Dobra, antenki jeszcze nie wyciągnęło mi to. O, aha, bo muszę komponenty zebrać. No, zaczyna się. Nieźle leje. Gorzej, bo nie widzę tej antenki. Dobra, coś w lewo jest. Ale nie na tyle blisko, żebym się musiał tym przejmować. Coś przede mną będzie. Tych komponentów to ja muszę trochę chyba zabrać. Z tego co się orientuję. Pierwszy raz na taką zabudowę trafiam. Jakąś do tej pory. Dzikie obszary, skaliste, przeważnie. Teraz z grubej rury rozwalone miasto. Młody coś wyczuwa, ale daleko. Się cackać z nimi. Tym bardziej, że te kryształy potrzebuję, tylko za wcześnie podszedłem. Ile ja muszę tych komponentów? Minimalna waga 60. 60, zaraz zobaczę. Tak, 60 kg. Zastanawiam się, czy warto więcej. Tu 22 metry. Mam na tyle udźwigu, że spokojnie mogę wziąć więcej. Jak się dam złapać tym paskudnikom. Nie wolno być greedy, nie? Bierzemy tylko to, co jest potrzebne do szczęścia i... Czy słyszałem o Half-Life'ie nowym? Oczywiście, że słyszałem. Za kogo wy mnie macie? Załatwimy to. Shit, przesunął się. Dobra, spokojnie, są dosyć daleko. Oh shit.
Tu jest ich pełno. Oh my god. Dobra, już chyba mam minimum, nie? To wychodzimy stąd, pójdę tędy już. To jeszcze zgarnę jedno po drodze. Dobra, młody oddycha już spokojniej. To jakaś duża paczka była. Pewnie dlatego tam się czaiło tyle. Załatwiłem dwa. No, mały, spokojnie, spokojnie, mamy ich przecież. Co on tak buczy, jakby coś znalazł? Nic tu nie widzę. Kurde, to takie małe coś, on tu widzi. Nie, nie mam pojęcia. Dobra, lepiej spadajmy. Swoje zrobiłem, trochę tych kryształów zebrałem. Jest okej. Czy ja korzystam z Revoluta, pytacie? Kurde, korzystam, znaczy mam kartę, mam konto założone, ale z jakiegoś powodu nie mogę przelać tam pieniędzy z Google, z mojego walleta Google. Nie wiem czemu. Spokojnie, uciekamy stąd. Skrzynki w trochę kiepskim stanie są.
naprawimy trochę tego. W kiepskim stanie to było, wolą, żeby mi się nie rozwaliło gdzieś po drodze. No dobra. Oh shit. Ta trajka tam cały czas na deszczu już stoi. Myślałem, że wybieram taką w miarę bezpieczną drogę. Spadajmy stąd. Ale nie rozwaliło go chyba tak strasznie. Nie no, trochę go rozwaliło, stoi na deszczu. Zjeżdżamy stąd. Zobaczę, w jakim stanie jest moja ciężarówka. W kiepskim. Jak się porzuci taki samochód, którego nie można zadekować do... którego nie można schować do garażu, to on szybko ciebie się niszczy, mam wrażenie. Okej. Tu coś mogę dostarczyć, ale to nie, bo to byłoby tylko tymczasowe rozwiązanie. Jest kilka rzeczy do wzięcia. Ale to tylko trajki, niestety. Jestem też ciekaw, jakie... Chyba właściwie nie ma co patrzeć na trajkę, jeżeli chodzi o udźwig. Nie wiem, jaki ma dodatkowy. No, ktoś sobie może skorzysta z tego. Chociaż to teraz chyba w moim garażu jest. Więc cholera wie. Bardzo źle wygląda ten pojazd. Jest dużo fajnych rzeczy w tej grze, muszę przyznać. Proszę się przejść. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Ładunek jest naprawiony. Przed chwilą wyszedłem spod grzybka, więc... Więc... Nie muszę tego dodatkowo naprawiać.
Kurde, mam nadzieję, że nie będą się za każdym razem tej dziewczynki nieżywej oglądać, przychodząc tutaj i dostarczając towar. Znaczy, ma to swój urok oczywiście, no bo ten facet to przeżywa jakoś i... A Kojima lubi takie scenki robić, czasami przesadnie długie, co? Przesadzaj. Meli się. Jest w schronie na południowy wschód od ruin. Mogę spróbować? Skoro i tak nie wychodzi, nie ma znaczenia, na kogo będzie krzyczał. I poczuje się lepiej, jak wyżyje się na mnie. Oh. Hey Bridges. Fragile mówi, że ona żyje. Ja mam w to uwierzyć? Po tym wszystkim? Zapomnij. Potrzebuję dowodu. Jest tylko jeden sposób. Zaniesiesz coś kobiecie, którą znalazłeś. Jeśli to przyjmie, przyprowadzisz ją do mnie. Weź też to. To szkielet, który zwiększa stabilność i mobilność. Zrobiłem go z części, które mi tu zalegały. Żeby było jasne. Daję ci go tylko po to, żeby mieć 100% pewności, że dostarczysz tę przesyłkę. Jeśli ona wciąż żyje, kiedy zobaczy, co niesiesz, będzie chciała z tobą pójść. Ty pomożesz mnie, a ja tobie. Kurde, będą się jakąś kobietę przeprowadzać przez pustkowia? Sam, zamówienie złożone. Spójrz na terminal dostaw. Zobaczymy z tym szkieletem, co on tam wymyślił. Bo... Klepsydy... No dobra. O kurde, pracownia Hila... O ja pierdzielę. No dobra. Niech będzie. Śmieciarz twierdzi, że klepsydra Hila... O jest. Ładunek tego rodzaju najlepiej nieść w rękach. Oh my god. Zobacz, co przygotował dla nas śmieciarz. Sam, w tym egzoszkielecie będziesz szybki jak wiatr. Wspomaga ruchy mięśni, przez co zwiększa szybkość ruchu. Możesz nawet ręcznie jeszcze bardziej podkręcić jego moc. Tylko pamiętaj, że będzie wtedy strasznie żarł energię. I pomyśleć, że kość sklecił go ze złomu. Takiego talentu nie wolno marnować. Najpierw byłem podekscytowany nowym szkieletem, ale... Teraz się martwię, bo tamten drugi to mi wagę robił, nie? A może ten też ma wagę plus szybkość? Zobaczymy. Dobra, zaraz. No jednak, nie, no 150 kilo teraz mam udźwigu. No dobra, będę musiał dwa szkielety nosić. Ten jest szybkościowy. A ten jest wzmacniający. Czemu? Skąd ma uszkodzenia? No dobra, ja to wolę jednak stabilnie się ruszać. A nie szybko. Skąd będzie to, kurde, czemu on to za każdym razem opuszcza? To mnie trochę niepokoi. Dobra, co ja chcę? Chcę buty zmienić. What the fuck?
Teraz, które są dobre. Okej, nie te. Co w ogóle znaczy, że taki ładunek najlepiej nieść w ręce? Se będę niósł tam, gdzie uznam za stosowne, a nie... w ręce. Dobra. Przetwórz. Kurde. Mam pełno syfu. No what the fuck? Muszę to cały czas trzymać. Nie mogę używać pojazdu. Dobra. Super. Ale wymyślili teraz. Przez góry muszę iść. No dobra. Zobaczymy zatem. Użycie broni dozwolone. Kuźwa, no i co mi z tej szybkości, jak muszę na kucakach zasuwać teraz. No ładnie. I ręka zajęta. Nie mogę granatami rzucać. To mnie załatwił na cacy. Ja pierdziu. To nie jest moja wymarzona podróż. Chyba się przerzucę na ten szkielet, taki jednak, który udźwig. Daje. Będzie dużo lepsze, bo i tak większość miejsc jeżdżę samochodem albo motocyklem. Ja pierdzielę, nawet nie wiem, w którą stronę biegnę. Fuck's sake.
Oh my god. Mam nadzieję, że nie będą się zbyt wielu rzeczy nosić w łapach. Masakra, się najadłem strachu. Już? Parę rzeczy mam takich, które... No dobrze. Zobaczymy, co tu się będzie działo i naprawdę, czy będę musiał dźwigać tą kobietę. Czy może po prostu... Nie. Jesteś kurierem Bridges, co? Ja pewnie jego córka się postarzała. To nic groźnego, prawda? Boże! Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś ją zobaczę. Niech no się przyjrze. O! Niezwykłe! Nie ma najmniejszego draśnięcia. Nie wiem, jak ci dziękować. Mam dostęp do słynnej sieci chiralnej. Jak cudownie. Chętnie dołączę do UCA. Czy to jest właśnie, no najpewniej to jest ta córka, być może dostała deszczem i dlatego teraz jest starsza. Nie wiem do końca, jak działa to. Wiem, że postarza na pewno wszystko, na co natrafi. O, pistolet przeciwko wynurzonym. Jak dobrze. Wpadnij tu kiedyś. O, jest to dziewczynka jednak, o matka. Weź mnie ze sobą. Proszę. Muszę go znowu zobaczyć. Zrobiłam ją dla niego, wiesz? Mama i ja ledwo uszłyśmy z życiem, gdy zaatakowali terroryści. Próbowałam go potem odnaleźć, szczerze. Tylko nie wiedziałam, gdzie szukać. Ale to nie dlatego przestałam. Mama nigdy go nie lubiła. Nigdy tego nie kryła. Ale nie sądziłam, że posunie się do kłamstwa. Gdy powiedziała, że zginął, uwierzyłam jej. Potem usłyszałam tę wiadomość. To on. To naprawdę on. Jak mogłam się poddać? W głębi duszy wiedziałam, że on gdzieś tam jest. Ale nie mogłam tak zostawić matki. Próbowałam się z tym pogodzić. Ale nie mogłam. I w zasadzie wcale nie chciałam. Utknęłam w przeszłości. Nie mogłam się uwolnić.
Zabierz mnie do niego. Błagam. Choćby zaraz. Mogę ruszyć natychmiast. Tylko się zgódź.